Tu, proszę Państwa, mamy kolejną sytuację. W zeszłym roku udało się tej roślinie wytworzyć silny pień. Cięciem zimowym zostawiliśmy kilka pędów, które tutaj tworzą kordon. Tutaj już na boki rozłożyliśmy. Mamy jednak jeden pień. Drugi skróciliśmy, ponieważ był bardzo słaby. Tu możemy zobaczyć taką sytuację, w której roślina silnie ucierpiała od przymrozków wiosennych. Pozostały praktycznie pojedyncze pąki, których wybiły silne pędy. W tej chwili widzimy je, one są długie, mają 30, niektóre nawet 40 cm. Natomiast pozostałe przemarzły. Roślina, jak widać, odczuła to bardzo, ponieważ zaczęła wypuszczać kolejne pąki z tych właśnie, które nie wybiły w pierwszym etapie, czyli tych uśpionych, i zaczyna regenerować. W tej sytuacji nasze działania powinny być bardzo ostrożne. Powinniśmy pozwolić tej roślinie dać zregenerować się. W związku z tym, myśląc o uzyskaniu takiej docelowej formy w tym momencie, patrzymy na pień, bo to on jest zasadniczo dla nas najbardziej istotny. Widzimy, ten pień jest prosty, w miarę prosty. Tutaj żadne pędy na górze nie wybijają, poza tym jednym małym, który możemy pozostawić w tym momencie. Jak wyrośnie 10 cm, uszknąć, nie pozwolić mu dalej rosnąć. Chodzi o to, żeby zostawić na roślinie maksymalną ilość liści w taki sposób, żeby ta roślina miała energię, mogła wytwarzać energię do tego, żeby regenerować i silnie rosnąć. W kolejnym etapie dopiero, za miesiąc, przy kolejnym cięciu letnim, będziemy mogli tą korektę dalej wykonywać. Spójrzmy może na nasadę pnia, ponieważ ona jest bardzo interesująca. Roślina u dołu wypuściła sporo pędu. Ten jeden pieniek, krótszy, który był bardzo słaby, zostawiliśmy go po to, żeby móc na jego bazie wytworzyć drugi pień. Tu zobaczmy, że ten pęd wypuścił kilka latorośli. Jedna, druga, trzecia, czwarta. W zasadzie możemy wybrać najsilniejszy i na jego bazie budować ten pień. Ale pozostałych w tej całej sytuacji nie radzę usuwać całkowicie. Można uszczknąć, obciąć końce po to, żeby roślina ich nie przedłużała. Wtedy te pędy tutaj, latorośle, będą tworzyły, wytwarzały energię, a roślina będzie tę energię przekazywała temu silnie rosnącemu pędowi. Z czasem łatwo będzie ten cały pęd tutaj odciąć później, około centymetra nad tą latoroślą, która tutaj wyrasta. Dopóki tego nie zrobimy, możemy wykorzystać ten pęd również do tego, żeby lekko tą latorośl zamocować do niego, po to, żeby zabezpieczyć ją przed wyłamaniem. Pamiętajmy, że w tym okresie, przy silnie wiejących wiatrach, te latorośle bardzo łatwo mogą zostać wyłamane. Czyli ten jeden pęd, pieniek ten krótszy, w ten sposób potraktowany, pozwoli wytworzyć tą, dać tej latorośli wyrosnąć i na jej bazie możemy zbudować pieniek. Z kolei drugi pień, który wydaje się bardzo ładny, także wypuścił silny pęd u nasady. Ten pęd w zasadzie można byłoby wcześniej już nieco obciąć. Skróciłbym ten pęd tutaj, po to, żeby nie rósł, ale żeby te liście produkowały energię, żeby roślina mogła się odbudować. W kolejnym etapie, za miesiąc, jak podejdziemy do rośliny, zobaczymy, że na górze te pędy zregenerowały, jest dużo liści, roślina korzysta z tej energii wytworzonej przez te liście. Możemy na dole oczyścić, usuwając te właśnie skrócone w tym etapie latorośle, całkowicie je usuwając, pozostawiwszy jeden tylko pęd, który będzie budował pień, ten drugi pień, a pozostałe wszystkie latorośle z dołu usuniemy. I to w zasadzie wszystko, co w tym momencie powinniśmy z tą rośliną robić. Roślina musi zregenerować, w związku z tym te wyrastające latorośle tutaj w górnej części, nic z nimi nie robimy na tym etapie.